Witam, jestem wolontariuszem w hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Na co dzień moja pomoc chorym polega na tym, że jeśli jest taka potrzeba, wychodzimy do lekarza, pomagamy w kąpieli, towarzyszymy. Jeśli jest taka potrzeba, uczymy rodziny, jak zająć się osobą leżącą. Pomagamy im zorientować się, jakie są potrzeby osoby leżącej, nauczyć ich pielęgnacji osoby w łóżku, podawania pokarmów. Są to rzeczy z reguły bardzo proste, które już kiedyś wykonywaliśmy, ale z czasem zapominamy i tak naprawdę to troszeczkę się boimy takiej osoby, która się nam nagle położyła i nie wiemy, czy jej nie zrobimy krzywdy, robiąc pewne czynności. I dlatego nasza rola po prostu jest taka, żeby być na miejscu, pomagać, towarzyszyć, jeśli chory ma takie życzenie, modlić się razem z nim. Wiele lat temu przeszłam sama wypadek i wiem, jak jest ciężko rodzinie zaopiekować się osobą leżącą, mimo że ja leżałam w szpitalu tylko, więc opieka nade mną była roztoczona ze strony medycznej, ale zobaczyłam ze strony pacjenta, jak to jest być uzależnionym od osób trzecich, kiedy samemu naprawdę nic nie można zrobić. Byłam przykuta do łóżka przez 3 miesiące i naprawdę byłam tylko uzależniona od osób trzecich. Wiem, jak to jest, kiedy nie można sięgnąć sobie samemu picia, bo ktoś za daleko postawił szafkę. Wiem, jak to jest, kiedy nie można skorzystać z toalety. Po prostu nauczyłam się pokory i nasi pacjenci cały czas nas uczą czegoś nowego. Cały czas uczą nas tego, jak sobie radzić z tymi problemami, które dla osoby zdrowej w ogóle są niedostrzegalne. Są takie problemy, jak pierwszy raz ktoś ma po prostu założonego pampersa, ma się załatwić na basen. Ja powiem z takiej roli pacjenta, który to przeszedł, to jest po prostu straszne. I dla rodziny, i dla tego podopiecznego, i dlatego trzeba troszeczkę nauczyć, pocieszyć, powiedzieć, że to są rzeczy normalne i zadbać w jak najmożliwie dobry sposób o dobre samopoczucie, bo to jest bardzo ważne. Powiem tak, często się zdarza, że rodziny są na początku bardzo nieufne, ale tylko dlatego, że wolontariusz to jest osoba, która wchodzi z zewnątrz i tak naprawdę wpuszczając kogoś obcego do domu, mimo że jest to osoba polecona, to tak jak każdy z nas, nie wiemy, co to jest za osoba. I poprzez swoją pracę, poprzez naszą cierpliwość przekonujemy rodziny do siebie, uczymy ich, że mogą na nas polegać, że jeżeli mają jakiekolwiek problemy, mogą się do nas zwrócić, a my jeżeli sami nie będziemy potrafili im pomóc lub odpowiedzieć na pytania, pokierujemy ich do odpowiedniej osoby, bądź to do pani socjalnej, bądź do kapelana, bądź do naszej pani psycholog. I po prostu w ten sposób powstają nasze takie nawet drobne przyjaźnie, bo ta opieka czasami trwa krótko, ale czasami jest to długa opieka.